proszę Państwa, tym samochodzikiem podobnym wczoraj przyjechałem do wsi Połogi. Proszę Państwa, Denis pojechał, który mnie zaprosił na kawę i potem na nocleg, babcia się zgodziła. Jestem w Gierjewni Połogi. Denis mnie ugościł z babulą. Tam pociąg jedzie, słuchajcie, bo też jedzie chyba na Sumy albo na Achtyrkę, nie wiem, którym tam, jak on tu jedzie, ale chyba na Sumy. No co? Jeśli mnie nie widzicie, dlatego że przed chwilą skończyła mi się karta. Dobrze, że miałem i nagrywałem filmik i do końca się nie nagrało. Także tam nocowałem u Denisa i u Olgi. Olga babcia, 61 lat. Denisa babcia. Ci ludzie są tak styrani, że ona mogłaby być moją mamą, a młodsza ode mnie. No co zrobić? Bardzo to fajnie mi opowiadała. Opowiadała mi, jak tutaj za Rosji było, że lepiej mi się za Sowieckiego Sojuza żyło, a na Putina, że tak rozruszał to wszystko, że oni biedni żyją. Nigdzie nie była ta kobietka. Ja potem jeszcze do niej pójdę. Wiecie, tu pamiętam te miejsca, bo tu jeździłem, ale zostawmy to na potem. Nie będę wam opowiadał. Zostawmy to na potem. Dałem jej wieżyczkę, kawałek ostatniej kiełbaski. Tam trzy blinki zjadłem, bo mówię, mleko ma swoje, mąkę. No także skromnie żyją, ale krówki ma trzy i tylko te krówki zapewniają żywot. Mleko kosztuje, ona sprzedaje 3 litry za 30 hrywien, a w sklepie za 40 sprzedawają. Także jak on mówi przeżyć, to tak wyżywają tylko. Jak to Ukraińcy i Rosjanie mówią we Francji, za mało, żeby żyć, za dużo, żeby zdechnąć. Hokachej.